Dzień dobry, witam Państwa na ostatnim już briefingu kandydata do Sejmu pana Tomasza Szymańskiego. W dniu dzisiejszym zaprezentujemy Państwu komitet poparcia naszego kandydata. Udało nam się zgromadzić grono znamienitych osób z całego Grudziądza i nie tylko. Są to osoby ze wszystkich środowisk, poczynając od środowisk politycznych, przez prawnicze, medyczne, biznesowe, sportowe, czyli całe spektrum ludzi popiera naszego kandydata. Chciałbym Państwu może po kolei przedstawić, chociaż zapewne większość z Państwa już zna te osoby. A jeszcze jedną rzecz, zanim zacznę przedstawiać. Nie wszystkim niestety udało się dotrzeć z różnych przyczyn. Niektórzy pracują, niektórzy są gdzieś w wyjazdach służbowych, niektórzy po prostu ze względów zdrowotnych, tak jak pan radny Poliński, nie mógł dotrzeć. Natomiast mamy tutaj listę wszystkich nazwisk osób, które popierają pana Szymańskiego i tą listę oczywiście media otrzymały już, a jeśli nie, to za chwilę otrzymają. Może zacznijmy od początku. Tutaj pan prezydent Robert Malinowski jest osobą, która oczywiście od samego początku wspiera Tomasza Szymańskiego. Panie prezydencie, może dwa słowa na temat kandydata. Oczywiście, jako przewodniczący zarządu powiatu, to jak się mówi gromostwo, zależy mi, żeby z biorącym z platformy były dwa mandaty. W tym oczywiście Tomka Szymańskiego jako osoby początkującej, rozpoczynający, mam nadzieję, swoją karierę parlamentarną. Drugi mandat to liczę na aktualnego posła, który jest osobą rozpoznawalną, że też będzie, więc po raz pierwszy, aby Grudziądz miał dwóch kandydatów z Platformy do, dwóch posłów z Platformy do, no Tomka Szymańskiego nie muszę przedstawiać, w Grudziądzu jest osobą znaną, bardzo aktywny, pracowity, ja go nazywam w skrócie człowiek za DHD. Jeszcze nie zdąży dojść z sekretariatu do swojego biura, ale już temat załatwiony. Także życzę jak najlepiej, chociaż jest to na moją osobistą stratę, bo gdyby awansował do Sejmu, to pozbyłbym się dobrego sekretarza, a o następcy jeszcze absolutnie nie myślałem, po to, żeby nie zapeszyć. Także no, życzę Tomkowi jak najlepiej. Jeżeli życzę mu jak najlepiej, to też się godzę na to, żeby go tam w górę windować, chociaż jest to na moją stratę, żeby sprawa była jasna. Dziękuję panie prezydencie. Następną z osób jest pan przewodniczący Rady Miejskiej, pan Arkadiusz Goszka. Panie przewodniczący, czy dwa słowa? Oczywiście, Tomka znam od dobrych kilku lat, jest to dobry kandydat na posła. Sądzę, że będzie bardzo dobrze reprezentował miasto Grudziądz w Warszawie. Co najważniejsze, będzie to człowiek, który w każdym momencie dla tego miasta zrobi wszystko, co będzie możliwe. Będzie wspierał inicjatywy społeczne, obywatelskie, a przede wszystkim tutaj wspierał działania samorządu grudziąckiego. Sądzę, że oddany głos Tomasza Szymańskiego jest dobry głos i na pewno Tomasz Szymański jako poseł zapewni rozwój naszego miasta, powiedzmy już na etapie krajowym, państwowym. Następną osobą jest dyrektor Regionalnego Szpitala Specjalistycznego, pan Marek Nowak. Panie dyrektorze. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry panie prezydencie. Szanowni Państwo, dlaczego zdecydowałem się poprzeć Szymańskiego? No proste. Dlatego, że po raz pierwszy widzę w tej całej plejadzie kandydatów do Sejmu człowieka merytorycznego. I popieram, może nie ciało, ale popieram ten umysł. I uważam, że dał się poznać w sejmiku samorządowym jako człowiek merytoryczny. Tacy potrzebni są nie tylko w Sejmie, ale i w sejmiku. Tacy powinni tworzyć naszą rzeczywistość prawną. Człowiek z wyobraźnią, merytoryczny, będzie służył nie tylko nam, ale przede wszystkim naszemu państwu. Czego życzę Ci serdecznie, żebyś wszedł do parlamentu, bo będę wiedział, że parlament mogę wtedy spać spokojnie i nie śledzić nocnych obrad. Dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze. Następną osobą jest pani Małgorzata Kufer, zastępca dyrektora szpitala Grudziąckiego. Pani Małgosiu, może kilka słów? Znaczy ja myślę, że wszyscy wybierają polityków, bo chcą sobie zrobić dobrze. I ja też jestem z tej grupy, którzy chcą, żeby mnie było lepiej. I mówię jasno, no przecież nie po to wybieram, żeby było ładnie i kolorowo. Ja bym chciała, żeby mnie było lepiej i dla ciebie liczę to. Znaczy po prostu liczę, że twój dynamizm i takie otwarcie do przodu, czego czasami brakuje w naszym parlamencie, zdominuje przynajmniej jakąś większą grupę posłów, a jesteś na tyle doświadczony, że dasz sobie z tym radę. I myślę, że to w sumie o to chodzi. Ja chcę, żeby w moim mieście było lepiej, w moim otoczeniu, żeby było lepiej. Myślę, że to nam to zrobi.
Dziękuję bardzo. I właśnie dlatego będziemy do tych wyborów. Dziękujemy bardzo. Następną osobą na mojej liście jest pan burmistrz Łasina, pan Franciszek Kawski, który niestety nie mógł dzisiaj do nas dojechać. Kolejną osobą jest Jacek Bojarowski, prezes Olimpii Grudziądz, który również jest poza Grudziądzem. Następną osobą jest Zdzisław Cichoracki, wiceprezes klubu GTŻ. Również nie mógł się dzisiaj tutaj zjawić, ale wspiera nas sercem i duszą. I może teraz pan Stanisław Weisgerber. Panie Stanisławie, radca prawny pan Stanisław, proszę bardzo, może trzy słowa. O Tomku już powiedziano tutaj prawie wszystko, w związku z tym ja trochę z innej beczki. W społeczeństwie zapanowała moda na chęć odświeżenia parlamentu. I Tomek jest tą osobą, która może odświeżyć parlament, wnosząc nową myśl, nową postawę, no i swoje umiejętności merytoryczne. Jeśli parlament ma być odświeżony, to Tomek musi w nim zasiadać. Tomek musi zdominować tą część parlamentu, która nie będzie jeszcze skażona tymi wszystkimi naleciałościami, które towarzyszą, w cudzysłowie mówiąc, starym posłom. Więc jeśli ma być świeża krew, to z Platformy, z takimi osobami jak Tomek, a nie z konkurentami takimi jak niewiadomej proweniencji posłowie, przyszli ewentualni posłowie, którzy dostali się na listę pani Kota. Dziękuję bardzo. Dyrektor znamienitej placówki Zespołu Szkół Budowlanych i Plastycznych, pan Krzysztof Majstrzewski. Panie dyrektorze. Ja chciałbym powiedzieć tak, że tu powiedziano, że powinno się stawiać na młodych i jestem tego najlepszym przykładem, bo uważam, że przed młodymi stoi świat otworem i powinien stać, i młodzi mają wiele pomysłów, wiele ambicji i determinacji, a przede wszystkim w przypadku pana Tomasza Szymańskiego to jeszcze jest ten element, że już jest doświadczonym pracownikiem instytucji samorządowych, jakim jest Urząd Miasta. Jest przede wszystkim również i sympatykiem, może niekoniecznie to jest słowo właściwe. Jest człowiekiem, którego popieram z tego powodu również, że jest absolwentem tej szkoły. I pamiętam, kiedy już lat temu naście zdawał egzamin dyplomowy i egzamin maturalny i miałem okazję zasiadać w komisji i słuchać tej wypowiedzi. I okazuje się, że jest osobą, która potrafi przekonać do rzeczy, które robi. Oczywiście oprócz pana Tomasza jest wielu innych, ale w tym przypadku wybieramy tylko jednego. Dziękuję bardzo. Następną osobą jest radny Rady Miejskiej, pan Maciej Glamowski, który dzisiaj podpisuje, z tego co mi wiadomo, ważną umowę i nie mógł niestety nas tutaj zaszczycić swoją obecnością. A teraz przedstawię panią radną Edytę Ogonowską. Pani radna, może kilka słów powie panu Tomaszu. Ja jako kobieta to powiem, że jestem jeszcze bardziej pozytywna niż pan prezydent, bo popieram wszystkich naszych kandydatów i życzyłabym, żeby cała nasza święta trójca zasiadła, bo Grudziądz jest dla nas bardzo ważne, jest nasze miasto rodzinne i nie wyobrażam sobie, żeby nie było tam członka i reprezentanta naszego miasta, więc uważam, że tutaj kandydatura, która jest bardzo ważna i jej wybieram go, będę głosowała, ale liczę, że dotrzyma swoich wyborów. Dziękujemy bardzo. Kolejną osobą jest znana twarz i rozpoznawalna w całym Grudziądzu, pan radny Piotr Jezierski. To do wyborów, bo po wyborach bardziej rozpoznawalny będzie Tomasz Szymański. Życzę powodzenia, znam go już od bardzo dawna, żeby ten dynamizm, ta iskra i te pomysły były, mogły się zrealizować, on musi być posłem. Popieram Cię, Tomku, trzymaj się. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą, tak jak wspominałem, jest pan Wiesław Poliński, niestety ze względów zdrowotnych nie mógł nas zaszczycić. I pan Mariusz Żebrowski, radny Rady Miejskiej. Panie Mariuszu, proszę kilka słów. To jest chyba proste, będąc w tym teamie, który jest PO, no to siłą rzeczy popieramy wszystkich, którzy kandydują z tej listy, bo tak powinno być. Natomiast tutaj w Tomek reprezentuje właśnie tą świeżą krew. I ja liczę bardzo na to, że wystarczy ten parlament będzie działał na korzyść naszą. I oczywiście, no, jest to mówić, więc moją, bo moja działka jest zawsze, że tak powiem, historia tak troszeczkę na końcu. Zakopana gdzieś bardzo się, bardzo trudno jest znaleźć coś, jakieś wsparcie, więc trzymam ze słowo i dzięki bardzo. Trzymam kciuki. Dziękuję bardzo. Kolejną osobą jest pani radna Joanna Iwanowska, która jako przewodnicząca pełni funkcję na komisji, na swojej komisji po prostu nie mogła nas tutaj odwiedzić. W tej chwili, tak jest.
I pan Stanisław Krzyszka, radny, również radny Rady Miejskiej. Panie Stanisławie, trzy słowa. Jak tu moi przedmówcy, chciałem pierwszy pogratulować Tomkowi Szymańskiemu. Bardzo się cieszymy, że mamy lidera tu wśród kandydatów. No dobrze by było, jak to powiedział pan prezydent, żeby dostały się dwie osoby. No dostały się by bardzo dobrze, ale będziemy promować i popierać Tomka Szymańskiego. Życzymy mu wszystkiego najlepszego, żeby otrzymał dostateczną ilość głosów, żeby w końcu wyjechał na blisko. Dziękuję bardzo. Oprócz tych osób, które tu się zgromadziły, pana Szymańskiego popiera jeszcze całe grono młodych ludzi, młodych demokratów, którzy w tej chwili, to jest kilkanaście przynajmniej osób, które w tej chwili ciężko pracują w mieście, pukając do mieszkań, rozmawiając z mieszkańcami Grudziądza i przekonując do tego, żeby oddali głos właśnie na naszego kandydata. I też za to im chcieliśmy bardzo podziękować. To tyle, chyba że jeszcze pan Szymański chciałby dodać. To jest chyba, drodzy państwo, pierwsza konferencja, pierwszy briefing, w której uczestniczę, w której nie powiedziałem tak naprawdę ani słowa. Teraz już powiedziałem, także miło, bardzo miło mi gościć państwa. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy dzisiaj postanowili poprzeć moją kandydaturę, wesprzeć listę Platformy Obywatelskiej. Będę dziękował każdemu z osobna. Proszę państwa, tak naprawdę najważniejsza w tym momencie jest frekwencja, o czym wszyscy wiemy. Walczyliśmy o to, pan Staszek wie najlepiej jako opozycjonista, żebyśmy z tej demokracji, z tych praw mogli korzystać. Teraz różnie jest z tym pojmowaniem tej demokracji i uczestnictwem w wyborach jest, dlatego ja apeluję przede wszystkim. Idźmy 9 października do wyborów. Tego jednego dnia mamy realną władzę w ręku, wybierajmy właściwie, wybierajmy słusznie. Oczywiście ja jestem żywo zainteresowany tym trafnym wyborem, dlatego będę przekonywał wszystkich mieszkańców do poparcia mojej osoby ze względu na właśnie doświadczenie, jakie nabyłem, zarówno biznesowe, jak i samorządowe. Dlatego uważam, że będę reprezentował bardzo szerokie spektrum wyborców, o czym świadczy nawet dzisiaj tak samo szerokie spektrum zaproszonych gości. Drodzy państwo, jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że poparliście moją osobę. No mam nadzieję, jestem przekonany, że nie zawiodę waszych oczekiwań. Ze względu na te ADHD wrodzone, o którym pan prezydent powiedział, ja mam taki jeden dar. Jak ja powiem A, to muszę powiedzieć Z. Tak? Żeby skończyć całkowicie wszystko to, co... Jeszcze nie skończyłeś do roboty. No właśnie, ja jeszcze słowo... Środa, czwartek, piątek, pracy. Jeszcze słowo powiem na temat jeszcze powiem słowo na temat kampanii, ponieważ nasza kampania jest wyjątkowo dynamiczna. Od samego początku razem z Pawłem, który jest szefem mojego sztabu, dlatego nie jest w komitecie honorowym, ale to jest moja prawa ręka, główny reżyser mojej kampanii. Pracujemy z grupą właśnie młodych, ambitnych wolontariuszy. I proszę państwa, odwiedziliśmy w Grudziądzu praktycznie wszystkie osiedla. Oczywiście ja tutaj stojąc już patrzę na zegarek, że za chwilę jadę na Rząd i Strzemięcin, ponieważ tam już czekają wyborcy, do których dzisiaj trafią. Ale jest już grupa ludzi, która faktycznie pracuje na ten nasz wspólny mandat. Także serdeczne podziękowania składam wszystkim, dziękuję za obecność, dziękuję mediom. Jeżeli są pytania... Tutaj to robię, bym się różnił z tobą. Nie kupo, a merytorycznością. Jeden na oczywiście. Nie będzie jeden na dobry. Czy to, że państwo dzisiaj stoicie tutaj murem za plecami pana Tomasza, oznacza, że uważacie, że te 4 lata kadencji pana Dzięcioła były stracone, czy nie do końca państwa przekonał, żeby postawić się jakby za nim, bo macie do wyboru państwo 4-letnią kandydaturę pana Dzięcioła. Obserwowaliście go, prawda? Widzieliście. Macie pana Tomasza Szymańskiego, który z całym szacunkiem, panie Tomku, ale jeszcze pan się nie sprawdził w tej roli posła. Może być pan osobą postrzeganą jako trochę mniej doświadczoną od pana Janusza. Czy wobec tego, jak tu wytłumaczycie jeszcze państwo ten swój wybór między tymi dwoma kandydatami? Czy te 4 lata były stracone? Nie, absolutnie nie były stracone 4 lata, tylko tak jak ja powiedziałem na samym początku, tak jak było w sejmiku. Mieliśmy jedną osobę kiedyś z naszego PO z okręgu, teraz mamy 3. To był mój cel do sejmiku i stąd były takie decyzje, że ktoś jest pierwszy, ktoś piąty, a ktoś ostatni. Za kandydat. No dobrze, jacy byli. Czyli o to chodzi, żeby mieć więcej przedstawicieli gdzieś. Mnie interesuje miasto i powiat. I mnie interesuje, żeby z tej listy, z naszej, nie tak oczywiście jako wiceprzewodniczącego regionu, cała lista PO, ale najbardziej to, co jest najbliższe Koszuli. Ciało. Czyli nasi, oczywiście, ciało jest, wywiązanie. Janusz jest doświadczoną osobą, rozpoznawalną i myślę, że on sobie poradzi. Zresztą taką pomoc się nie zwracał. Ja apelowałem do wszystkich, ktokolwiek się zwróci do mnie o pomoc, taką pomoc uzyska. Janusz się taką pomoc nie zwraca, jestem przekonany, że sobie sam poradzi. Właśnie tym doświadczeniem i rozpoznawalnością. Tomek jest osobą młodą,
znaną w Grudziądzu jako sekretarz, natomiast w rejonie musi powalczyć o swoje nazwisko, jeszcze musi się przedstawić bliżej, bo zakładamy, że jako osoba młoda i dynamiczna jest też alternatywą do ludzi młodych. Tak zakładamy. I to, co powiedział ktoś z Państwa, że nowa krew, świeża krew do parlamentu, wszyscy o tym mówią, więc kogoś powinniśmy zaproponować. Jest doświadczony i jest Tomek. Ja liczę, że będą dwie osoby. Chociaż proszę też nie umieszać mojego doświadczenia. No właśnie chciałam powiedzieć, że to jest nieprawda, że Tomek jest niedoświadczony. Czy to trzeba mieć 60 lat, żeby powiedzieć, że jestem doświadczony, czy 100 lat? Nie, otóż nie trzeba tego powiedzieć. Tomek ma doświadczenie na tyle wystarczające, że może podziałać, ale jest na tyle młody, że łączy to doświadczenie z taką niebywałą pasją, która niestety nie wszystkich dotyka, tak bym delikatnie powiedziała. Pasja nie jest przynależna każdemu, bo nie każdy się tą pasją przejmuje. A Tomek jest taki dynamiczny, z ikrą i myślę, że to też o to chodzi, żeby... Słuchajcie Państwo, no my jesteśmy jakby żywymi świadkami tego, co się dzieje w parlamencie. Częściej lub rzadziej oglądamy obrady parlamentu, a najczęściej oglądamy marszałka, bo tam w tych ławach poselskich najczęściej jest bardzo pusto, chyba że jest głosowanie. A chciałoby się, żeby to po prostu... Proszę Państwa, sprawa jest bardzo istotna dla miasta, bo na przykład realizując różnego rodzaju projekty, ja kiedyś sobie wyliczyłem tak z ciekawości, 14 razy byłem w stolicy, w różnych sprawach. Uzgodnieniach technicznych, potem były techniczne, to były uzgodnienia dofinansowania, potem były różnego rodzaju umowy, i wszędzie trzeba było traktować. Oczywiście ludzie chodzą bez komórek, mają asystenci. Parlamentarzysta ma bezpośredni kontakt z wiceministrem, z ministrem, z kimś tam w Sejmie. No nie bardzo. Siedzą na ławach rządowych. Siedzą na ławach rządowych i umawianie było natychmiast. Ja się posiłkowałem pomocą 7 parlamentarzystów. 7. 7 parlamentarzystów, senatorów z Torunia, z Grudziądza, ja już mi też chyba 2 razy tam z kimś umawiał. Czyli jest to osoba, która pośredniczy w kontaktach, nazwijmy to, pomiędzy pracownikami rządowymi a samorządowymi. Ja myślę, że to zgoda buduje, a nie zgoda I sądzę, że to będzie się bardziej inne. Ja jestem tego najlepszym przykładem, na konserwatywna. Dokładnie. Natomiast tak, no ja myślę, że to jest dobry przykład, że potrafimy ze sobą współdziałać na rzecz szpitala i tyle. No, kiedyś byliśmy po dwóch innych stronach. To nam nie wcale nie przeszkadza. Pewnie. No właśnie, pani Gosiu. Ja jestem zainteresowana ludźmi, którzy mnie otaczają, albo z którymi ja chciałabym być blisko. Którzy coś sobie prezentują, potrafią coś zrobić i mnie nie przeszkadza, chyba że to jest ktoś bardzo skrajnie na prawo albo bardzo skrajnie na lewo. Grudziądza lewicy nie ma przecież, no to się rozejrzeć, no nie ma. Zresztą mnie tam też nie ma, dlatego że tam nie było z kim rozmawiać, po prostu dlatego się wypisałam z tego towarzystwa, bo to już nawet trudno nazwać partią. Natomiast mnie program Platformy odpowiada. I ja uważam, że to ma szansę. To ma ogromną szansę przy przeciwstawieniu się no, takim skrajnym, jakby tam prawicowo, jakimś tam radykalnym poglądom. Nie będę wymieniała partii nawet, to po co. A tutaj ci kandydaci, którzy są zaprezentowani z Grudziądza, nic zaznaczycują. Jest doświadczony, jest młody i doświadczony i jest kobieta. Pani Mariola Sobowska. Więc ja myślę, że tutaj jakby jest czym wybierać, tylko najważniejsze, żeby pójść i wybrać. Nie zapomnieć o tym dniu i nie, że tam zada, nie, że kropli, nie, że zimno, nie, że coś tam, iść i wybrać. Właściwy wybór. Zawsze wszystkich namawiam, idźcie na wybory. Ja jeszcze jedno, co jest ważne, co chyba powinniśmy, ja tutaj nie zgadzam się z moim szefem politycznym. Mogę zgodzić się z panem prezydentem, ale nie z moim szefem politycznym, bo ja jestem po prostu taki, mam swoje zdanie, że nie ulegajmy sugestiom. To jest najgorsze, co może być w polityce. Czasami to przyzwyczajenie i ciągnięcie kogoś za uszy, dlatego że on jest z tego grona, że on już tam siedział. To wytworzymy w sobie takie matrioszki Lenina, które będą siedziały w parlamencie 60 lat. Ja uważam, że jestem temu przeciwny, bo co innego jest dynamika polityczna, co innego jest zwykły zarząd. I tam są potrzebni ludzie, którzy mają, nie wiem, 5, 8 kadencji, bo oni zarządzają majątkiem naszym. Ale w polityce dynamizm, świeża krew, ale przede wszystkim jeszcze jedno. Nie zawsze miejsce, w którym się przebywa,
jest jednoznaczne z pogłębianiem wiedzy. No, tak jest. Jeśli to już wszystkie pytania, to ja dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.